jest zabawnie. No ale nie szkodzi, to i tak zawsze jak się jeden chce sprzedać, a drugi kupi, to chce kupić, to się dogada. No. Rozlało nam się wino. Pierwszy raz coś takiego żeśmy mieli. Patrzcie, ułamała się ta. A jednak nie ma piwa w lodówce. Ale nic to. Jest zimny arbuz. Zimny arbuz w polu. Gorący dzień. Bezcenne. Wow, wow, wow. Wiecie, niewiele człowiekowi do szczęścia trzeba, no. Mi trochę wody. Tiki taki. O. Malaga tiki taki i kasztanki. Rozę? No, rozę, tylko 12. Rozę, sau roșu. Demiseć. 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 Panade. Nie. A, to nie jest rozę, to jest czerwone. A to spróbuj tego też. I co? No nie, spróbuj. To jest rozę. Cola, Pepsi, cola. Nie, to ja nie chcę. Taki, że pani ma teraz tylko już to jedno wino, a tu są pozostałości, no bo to nie jest teraz, wiecie, no już się sezon skończył na wina. No trudno, no bierzemy to, no to weźmiemy to i to. To jest butelka tego, którego okay, pysznego, też. Którego żeś... Pani nie mówi w ogóle, tak więc jest zabawnie. No ale nie szkodzi, to i tak zawsze jak się jeden chce sprzedać, a drugi kupi, to chce kupić, to się dogada. No. Okej, okay, super, merci. Samochodem tam gdzieś też autokar musiał przyjechać. Ja nie wiem, czy jest miejsce na tym parkingu, czy nie musimy się zawrócić na tamten parking, który żeśmy minęli, wiesz? Bo tu samochody nawracają, czyli tam nie ma miejsca, ja tak powiem. No nic, jest tam do końca i tam chyba nie wiem, czy tam można wyjechać, czy nawrócić. Tam jakby się inaczej.
inaczej ustawili, to prawie by było. No, nie ma, nie wiem co zrobimy. Lidl, sklep wszystko mający, rzeczy, które nie wiedziałeś, że potrzebujesz. W kwiatki, no jak mogę nie wziąć, no. Moje już się wysuszyły. 24, prawie 25, no. Tanio jak barszcz. Patrzcie. I pasują mi do sukienki. Biorę. Polskie cukierki, zobaczcie. Po 2,50 za 100 gram, tak? Czyli 20, prawie 5 za kilogram. Mieszko, tiki taki. O. Malaga, tiki-taki i kasztanki. A gdzie są kasztanki? To są te kasztanki? Nie, ale to białe, nie? Mleko. I jajka. Masło. Nam najbardziej do gustu przypadło to. German butter. To są takie fajne kotlety, jakby ktoś lubiał, to jest, na grilla się robi, bardzo fajna rzecz. A cena mięsa mielonego od 16 za kilogram. Nie, to przepraszam, a to te kotleciki kosztują 16 za kilogram, a tutaj są ceny mięso mielone 20. Proszę, szampany od 10. Wino, ceny win, oczywiście są droższe też wina, no, do wyboru, do koloru, ale jest dużo takich win i są dobre te wina. O, proszę bardzo, nawet butla za niecałe 10 lei. Jakby ktoś był w Grecji albo grecki tydzień w Lidlu, to wino, słuchajcie, ja bardzo polecam. Ono jest półsłodkie. Tylko jedna butelka się ostała niestety. Szkoda trochę. Moda. Ja też miałam dzieci i pracowałam. Była taka babeczka, co chciała pieniądze. Młoda dziewczyna, słuchajcie. Spokojnie może iść do pracy. Rozlało nam się wino. Pierwszy raz coś takiego żeśmy mieli. Patrzcie, ułamała się ta. Cholera. Ta baba pożałowała. Kupiliśmy parę butelek na prezenty. I teraz wszystkie takie będą wysmarowane, te butelki. Chodź. No i wiecie co? Zdecydowaliśmy, że po prostu zawróciliśmy. Przyjechaliśmy z powrotem tu do tego miasteczka Turda. A zrobić zakupy, te które w planach mieliśmy zrobić jutro. Tak więc dzisiaj zrobiliśmy zakupy w naszym ulubionym sklepie. I przyszłam tu do parku takiego byle jakiego, żeby trochę tą naszą pacjentkę wyprowadzić na spacer. Bela generalnie ma się dobrze. Trochę jeszcze pokasłuje, ale dosłownie już tylko pokasuje. Rozmawiałam z tymi znajomymi, których poznaliśmy na początku naszego tutaj wyjazdu, przyjazdu do Rumunii i ona powiedziała, że ten sąsiad, który obok tam nich mieszka na wsi, opiekuje się psami i wszystkie psy są teraz chore, tak więc krąży jakiś wirus, ale on na szczęście nie jest groźny dla zdrowego psa, nie jest groźny i nawet nie trzeba podawać żadnych leków. Dzisiaj to jest dla Beli trzeci dzień i po prostu ona ma się świetnie, no popatrzcie. No.
Czasem jeszcze tylko mówię, troszeczkę pokasuję. No dobra, to jadziemy do tej jaskini, do tej kopalni soli jeszcze raz i zobaczymy, może już trochę się tam przewaliły te tłumy. Trochę żeśmy pojechali w nieodpowiednim czasie faktycznie, bo byliśmy tam w samo południe. To jest właśnie taki czas, gdzie właśnie ci ludzie z hoteli, wiecie, zjedzą śniadanie, nie? O 10 się zapakują do autokaru i zdążą przyjechać. Tak więc tak niefartownie. Niektórzy radzą, żeby tam być rano, ale ja wiem, że rano to tam też, ja bym powiedziała, że chyba najlepiej to pewnie tam być po południu. Ale Luka, i tutaj czy na tym parkingu nie ma jakiegoś miejsca? Powolutku tu jedź. Jest, jest tam, tu też ja widzę. No o, i ktoś wyjeżdża. O, już się zmęczyli. I wyjeżdżają. I tyłem tam, gdzie idziemy, żeby ona nie widziała, że idziemy, bo jak ona widzi, że gdzieś idziemy, to po prostu jest taki wrzask. A ty zostaniesz. O, nasza przyjaciółka. I jak się przytula, nie? Weźcie mnie, weźcie ze sobą, weźcie. Teraz nie myj. No, przykro nam, ale niestety tam psa wziąć nie można. Tutaj w tym miejscu była kolejka, jak żeśmy byli poprzednim razem, a teraz już jak widzicie, tu nikogo nie ma, więc to był dobrze, żeśmy zrobili. Więc myślę, że lepiej jest przyjechać. Teraz jest w ogóle idealna pora, taka pora lunchu. To wiadomo, że te wszystkie wielkie grupy nie przywiozą ludzi w porze obiadowej, tylko teraz będą ich karmić. Wszyscy, którzy przyjechali rano indywidualnie, to teraz już wychodzą, się zmęczyli. Bilety kosztują 50 lei, a w weekend kosztują 60 lei. Jest to jedna z największych i najstarszych kopalni w Europie. Podobno wydobywano tutaj sól już w czasach średnio... Nie, starożytnych, starożytnych. Jak na razie fajnie. Tutaj jest winda na dół. Muszę wam powiedzieć, że już nawet sama winda wygląda po prostu zarąbiście. Bardzo ładnie to zrobili, nie? Naprawdę dobrze to zrobili. Wow, wow, wow. Nie jest tak zimno, jak żeśmy przypuszczali. Ja pościągałam wszystko, ale po prostu piękne miejsce. No, ale to nie jest miejsce dobre dla tych, którzy mają lęk wysokości. Bo szliśmy tutaj tym balkonikiem
I wiecie, ja zawsze zapominam tam o całą tą drogę. I ja zapominam zawsze, że niedźwiedź ma lęk wysokości, nie? Zrobili kawał dobrej roboty. Tutaj są łódeczki, które można sobie wynająć i opłynąć tutaj dookoła. No to nie ma dużo, ale wiecie, no frajda. Wyszliśmy teraz, jest godzina trzecia i jak widzicie już znowu walą tłumy. Więc tak jak wspomniałam, taka pora obiadowa, lunch time, to jest chyba, wydaje się, najlepsza pora, żeby było tu w miarę spokojnie. I jak tam? No dzień dobry! Dzień dobry! Pospałaś? Tak? No! Pospałaś nawet, nie wiesz, no! Nasz ostatni nocleg tutaj w Rumunii. Do granicy mamy zaledwie 20 minut, tak więc polecam to miejsce tutaj. Ta rzeka, naprawdę duże zaskoczenie. Mogliśmy sobie popływać rano, jestem naprawdę super, super szczęśliwa. Bardzo lubię takie poranki, spokój, cisza, a wiecie, niewiele człowiekowi do szczęścia trzeba, no mi trochę wody. Tak więc fajnie, fajnie. I cała Rumunia to było naprawdę duże zaskoczenie dla nas, muszę wam powiedzieć. Tak więc polecam wszystkim gorąco Rumunię. Fajny kraj, fajny kraj. A wszystkie nasze pineski oczywiście będą na blogu. Tutaj jest taki kawałeczek, zobacz, tutaj się wciśniemy. O,
No i o to mi kurwa chodziło właśnie. No i znalazłeś, no. No, dobra. Pięknie. Epic, kurwa. Taka polanka. Jeszcze może kawałek. Za krzaczkami. O, super. Poruszalony. A, jest. No jest. I niedźwiedź jest szczęśliwy. Nareszcie. Po godzinie jeżdżenia. Happy bunny? Podwójnie. Podwójnie. No i o to chodzi. Zarąbiście, no. Nie no, fajne miejsce. Co? Zimno ci? No, chuj. Rozłożymy dywanik. Jak dziarsko się zabrał za rozkładanie obozu. Ja to coś czuję, że to pewnie chodzi o to piwo, co jest w lodówce. Ja mam. A jednak nie ma piwa w lodówce. Ale nic to. Jest zimny arbuz. Zimny arbuz w polu. Gorący dzień. Bezcenny. Czy nie lepiej spać w takim miejscu niż na parkingu przy autostradzie? My nigdy nie śpimy na parkingach przy autostradzie, zawsze zjeżdżamy w pola. Nie zawsze są to miejsca zaplanowane, abym wręcz powiedziała, że są to zawsze wtedy miejsca niezaplanowane. W trasie mamy niezaplanowane, po prostu jedziemy tak długo, jak damy radę, jak już stwierdzamy, że jesteśmy zmęczeni, niedźwiedź zmęczony jazdą. I jakby póki jeszcze jest widno, nie na przykład w zimie, jak jest krótki dzień, żeby rozbić się, jak jeszcze jest widno, zjeżdżamy. Jak widzimy pola, i ja wam sprzedam teraz patent. Jak widzimy pola i drzewka, bo możecie mieć pola, są takie równiny, gdzie są hektary po prostu równych pól i w krajach takich jak Węgry, gdzie to jest bardzo mocno zagospodarowane, to wtedy tam nawet nie ma się gdzie zatrzymać, bo są takie równe kawałki, między tym są drogi i tam nie ma żadnych poboczy, niczego po prostu i tam się nie zatrzymasz. Natomiast jeżeli są jakieś drzewka, to gwarantuję wam, że nie będzie, będzie jakiś taki zaułek, jakieś takie miejsce po prostu, w którym da się zatrzymać tak jak teraz. Jakiś taki trójkąt, jakiś, wiecie, jakiś zakręt taki i tam wtedy na tym zakręcie sobie spokojnie staniesz i nie trzeba mieć samochodu terenowego. Każdym samochodem zjedzie. No nie gwarantuję w każdą pogodę, bo czasem te drogi polne, no wiecie, są jakieś tam zabłocone, czy ja wiem, że niektóre wany to nawet w dobrą pogodę, jak troszkę rosy jest, to nie mogą z trawy wyjechać, no ale to już, że tak powiem, wybór każdego człowieka, tak? Jaki tam sobie chce samochód. My po to właśnie mamy taki samochód, żebyśmy nie spali na parkingach. Chciałam wam jeszcze pokazać plantację słoneczników. A właściwie to, co z niej się ostało, jak byliśmy na farmie w Rumunii, to właściciel też bardzo narzekał na to, że jest straszna susza. I tu najwyraźniej też ta susza była, bo po prostu nawet te biedne słoneczniki po prostu nie wyrosły. No popatrzcie. Przyszłam popatrzeć tu na zachód słońca i tam, na tej polance, dokładnie na wprost przede mną jest sarenka. Patrzy się na mnie. Wiem, że nie widzicie, bo za daleko, ale ja ją widzę bardzo dobrze.
ostatnio odnowiony, nie? Piękny. Parlament. Parking zona, no to zobacz tam. Może będzie tak, że będziemy mogli w budce zapłacić, wiecie, bo mamy taki problem, że nie mamy węgierskich pieniędzy i nie mamy internetu, żeby ewentualnie zapłacić przez telefon czy kartą. Nie wiem. O, tu jest, tu popatrz, po lewej. Tu, tu, tam. Parking jest napisane. Nie tu, tam. No i zobaczmy, jak tu jest. No na pewno można płacić gotówką, której nie mamy. A to wygląda jak karta, nie? Parking card. No sorry, no nie mamy parking card. Cholera jasna. Ciekawe, czy przyjmie zwykłą. Ile tu w ogóle jest? O, kara 7000. Albo 20, nie wiem. Maksimum 3 godziny, od 8 do 20. Ja spróbuję kartą, niebieski. Niebieski. Coś się dzieje? Coś się zaświeciło? Nie, wyrzuca mi to. No i dupa. No kurczę. Lipa takie zwiedzanie, nie? Zostawiliśmy samochód bez opłaty. A no to tak biegiem, po prostu biegiem. A wizytówką Budapesztu jest oczywiście budynek parlamentu, który mieści się tutaj. A w takim błyskawicznym skrócie, bo musimy pędzić z powrotem do samochodu. W budynku jest prawie 700 pokoi i podobno zużyto 40 milionów cegieł do jego budowy i 40 kg złota do zdobienia różnych tamtych komnat i 500 tysięcy kamieni szlachetnych. Pięknie, tylko żeby wam nie przyszło do głowy usiąść tutaj gdzieś na trawce, czy broń Panie Boże psa wpuścić, bo chciałam sobie zrobić zdjęcie i już mnie zaraz gościu pogonił. Wszędzie są te znaki. Wszędzie, po prostu wszędzie. Wyobraźcie sobie teraz, jak już tu z placu schodzimy, to przyszedł nam strażnik i mówi, że w ogóle z psami na ten plac nie można wchodzić. No to powiem wam, że właśnie mi się przypomniało, jak byliśmy nad Balatonem i tam też mieliśmy taki problem z psem, bo tam nigdzie nie można było z psem wejść. Kurczę, na żadne wejście, na żadną plażę, nic. Całe jezioro żeśmy objeździli i znaleźliśmy jedną plażę, wiecie? Nie no, i w ogóle to było bez, to nawet nie była plaża, to po prostu był taki kawałek, który się do niczego nie nadawał i tam można było wejść z psami. Tak więc sorry, ale Węgry po prostu palec w dół za to, że to jest kraj nieprzyjazny psom. O, widzę, że nam się upiekło bez mandatu, tak więc parkingowcy tutaj nie są aż tak szybcy. My szybciej zdążyliśmy oblecieć parlament. A jeszcze wiecie, mandat to pal 6, tylko gorzej jak te klamry zakładają, te blokady na koło, nie? No to wtedy kurczę problem. I czas, i pieniądze.
za mną znajduje się największy budynek sakralny w Budapeszcie, chyba w całym kraju. Jak zwykle ja tak czytam, ale nie wszystko zapamiętam, no sobie doczytacie. Tak czy inaczej, zaciekawiła mnie informacja dotycząca kopuły. Ta kopuła ma 96 metrów, dokładnie tyle samo, ile kopuła w parlamencie. I według przepisów żaden budynek na Węgrzech nie może przekroczyć tej wysokości. Tak więc Węgry na pewno nie pobiją rekordu świata na najwyższy budynek, ani Europy, ani nic, bo maksymalna wysokość może być 96 metrów. Jest bilet wstępu, żeby wejść do środka. Można też wejść na, właśnie jest dookoła tej kopuły tam taki balkonik, tarasik i można sobie przejść dookoła. Ja jednak zdecydowałam, że nie będę wchodzić ani do środka, ani na tą wieżę. Jakoś, wiecie, nie porwał mnie ten Budapeszt, a może po prostu to zimne zderzenie tutaj z tymi parkingami i z tym, że pies jest niemile widziany. Jak ktoś nigdy nie był, a to jest moja druga wizyta w Budapeszcie i powiem szczerze, jak mam pierwszy raz, to ja byłam zakochana w Budapeszcie, to po prostu mówiłam, Boże, jak tutaj jest pięknie. Dzisiaj widziałam już trochę więcej rzeczy i widzę po prostu, jakby zawsze porównuję się do tego, co się widziało. To, co ja teraz widzę, to dużo pięknych budynków, tak jak właśnie tutaj za mną przepiękne budynki są. Ale między to są takie piękne budynki, jakieś pokomunistyczne klocki, słuchajcie, które po prostu zaburzają wrażenia estetyczne. No, ja to jestem estetą, lubię, żeby po prostu było ładnie, taka harmonia, tak? Lubię harmonię i mnie to strasznie drażni. Jak widzę, to mnie się nawet właśnie nie chce na tą kopułę wchodzić, bo już ja wiem, że tu z góry nie będzie ładnie na ten plac. Ten plac dla mnie nie jest ładny. No, więc przepraszam, jak kogoś uraziłam, bo czasem jest tak, że ja wyrażam swoją opinię, a potem tam ludzie mówią, no jak to mogło się coś tam nie podobać? Tak mogło mi się nie podobać. Czasem mi się podoba coś i mówię, jak mi się podoba, a jak mi się nie podoba, to mówię. Parlament najładniej wygląda od strony rzeki i te budynki, które tutaj są, to wszystko robi bardzo ładne wrażenie. Na pewno warto wziąć sobie właśnie taki rejs stateczkiem. O, tutaj płynie jakiś. Tych statków jest od groma i ciut-ciut. No bo wiecie, w taki dzień jak dziś, ja uważam, że rejs statkiem to najfajniejsza rzecz i najfajniejszy sposób na zwiedzanie miasta. Jak ktoś ma czas i pieniądze. A jak nie ma czasu i pieniędzy, to tak jak my. Też fajnie. A jednak stęka. Żyjesz jeszcze? Ja? No. A czemu?